Już jest godzina 10, także witam Państwa serdecznie wszystkich na kolejnym webinarze ADT Group. Dzisiaj NetApp Cloud poruszamy DR as a Service. W naszym składzie osoby prezentujące, czyli Tomasz Sakowicz, Tomasz Wasilewski oraz Albert Bieńczak, który dzisiaj na kamerce się nie pojawi, ale stworzył we współpracy z Tomkiem Wasilewskim prezentację dotyczącą Demolab. Także może powiem, że webinar jest nagrywany i będzie on dostępny na dniach na naszym kanale na YouTube Laboratorium ADT, gdzie serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia pozostałych webinarów i nie tylko. Dodatkowo prosiłabym Państwa o zmianę Państwa ników, imion na pełne imię i nazwisko. Można to zrobić poprzez kliknięcie na Państwa nick more i tam jest opcja rename. Bardzo bym poprosiła, gdyż to umożliwiłoby identyfikację Państwa i wysłanie upominku po webinarze, jakim jest sterylizator UV. Myślę, że warto, także bardzo bym prosiła o zmianę na pełne imię i nazwisko. Dodatkowo na końcu webinaru pojawi się ankieta, również ją za chwilkę dodam tutaj na czacie, gdzie będziecie Państwo mogli uzupełnić właśnie tą ankietę. Umożliwiłoby nam to przeprowadzenie sprawnie wielu rzeczy, także będzie dostępna ankieta. Dodatkowo prosiłabym Państwa o zadawanie pytań właśnie również na czacie do naszych prelegentów. Jeżeli jakiekolwiek się pojawią, to z przyjemnością nasi prelegenci na nie odpowiedzą. Także wydaje mi się, że to na razie tyle ze wstępnych spraw organizacyjnych. Teraz przekazuję mikrofon Tomkowi Sakowiczowi i życzę Państwu miłej prezentacji i do usłyszenia przed godziną 11. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Olu. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Tomasz Sakowicz w firmie ADT Group. Jestem account managerem już od blisko 5 lat. Nie wiem, czy wszyscy znają Państwo firmę ADT. ADT jest to polska firma z całkowicie polskim kapitałem. Od początku istnienia nasza firma jest związana z firmą NetApp, o której produkcie dzisiaj do Państwa opowiemy. Na pokazanym slajdzie widzą Państwo naszych wszystkich partnerów. ADT to nie tylko NetApp. Posiadamy partnerstwa z każdym liczącym się wendorem na rynku, dlatego możemy dopasować do Państwa rozwiązanie, które będzie idealnie wpisywać się w Państwa środowisko. Między innymi mamy platynowe partnerstwo z Dell EMC, Quantum. Mamy również złote partnerstwa między innymi z firmami Lenovo, Commvault, Fujitsu czy HPE. Jesteśmy już od 11 lat na rynku, w ciągu których dokonaliśmy blisko 300 wdrożeń. Średni obrót firmy to około 30 milionów rocznie. Zaufało nam już ponad 150 klientów z różnych branż, począwszy od finansów po instytucje publiczne. Mi osobiście instytucje publiczne są bliskie, ponieważ mam taką przyjemność obsługiwać między innymi takich klientów jak Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Ministerstwo Infrastruktury czy Centrum E-Zdrowie, które widzą Państwo tutaj na grafiki na naszym slajdzie. Nasze portfolio w znaczącej części pokrywa to, co macie Państwo w swoich serwerowniach, począwszy od systemów dyskowych, compute, po rozwiązania chmurowe i disaster recovery, o których dzisiaj opowiemy, na których dzisiaj się skupimy. Obsługujemy głównie klientów na rynku polskim, lecz nie tylko. Udało nam się skutecznie wyjść w świat razem z naszymi klientami. Na chwilę obecną posiadamy instalacje w Europie Zachodniej, Azji, Australii, czy nawet w kolebce techniki, czyli Ameryce Północnej w Stanach Zjednoczonych. Nasz dział inżynierski to duma naszej firmy, co potwierdza blisko 80 referencji, które uzyskaliśmy od naszych klientów. Tak razem z chłopakami liczyliśmy, ile mają doświadczenia i jak każdy powiedział, ile lat
ma już doświadczenia w pracy inżynierskiej, wdrożeniowej czy serwisowej, no to łącznie wyszło nam ponad 70 lat pracy w IT. Dzięki tak ogromnemu doświadczeniu ponad 90% zgłoszeń serwisowych, jakie do nas trafiają, rozwiązujemy sami bez angażowania producenta. ADT to nie tylko integrator rozwiązań IT, ale również software house specjalizujący się w technologiach rozpoznawania obrazu i widzenia maszynowego. Od lat pracujemy nad naszymi algorytmami, dzięki którym automatyzujemy odczyt obrazu. Oprogramowanie na życzenie piszemy w metodykach zwinnych, takich jak Scrum czy AJPM. Dla jednego z naszych klientów zrealizowaliśmy projekt dotyczący właśnie analizy obrazu. Nasz klient jest jednym z największych producentów skanerów w Europie, skanerów rentgenowskich, które instalowane są w przemyśle spożywczym. Kontrolują one jakość produktów opuszczających linie produkcyjne i my właśnie napisaliśmy oprogramowanie, które znacząco przyspiesza proces analizy obrazu, co przekłada się na przyspieszenie całej linii produkcyjnej, ponieważ na chwilę obecną takie skanery były wąskim gardłem całej linii produkcyjnej. I dzięki zastosowaniu nowatorskich algorytmów byliśmy w stanie kilkukrotnie wyprzedzić konkurencję pod względem wydajności. Myślę, że już może starczy o nas i teraz chciałbym się skupić na to, co w sumie, na co wszyscy czekamy, czyli na tym, jak zbudować własne DR, korzystając z niego jak z usługi. Takie podejście umożliwia NetApp Cloud Volume. NetApp Cloud Volume to narzędzie do zarządzania pamięcią masową w chmurze. Narzędzie jest dostępne u najpopularniejszych dostawców chmurowych, takich jak AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud. Jak widzimy na slajdzie, Cloud Volume Mountup możemy wykorzystywać w wielu obszarach, ale podczas dzisiejszej sesji chcielibyśmy się skupić na właśnie disaster recovery. Teraz pytanie, czy disaster recovery jako usługa jest dla mnie? Większość naszych klientów mierzy się z problemami, którymi właśnie chmura może być rozwiązaniem. Jeśli mają Państwo problem z zasobami finansowymi czy kadrowymi, aby zbudować takie dodatkowe data center, bądź jeśli mają Państwo wymagania od biznesu, żeby koszty związane z disaster recovery rozłożyć w czasie, bądź jeśli mają Państwo czy Państwa instytucja, czy firma należy do sektora, który jest regulowany prawnie, jest zobowiązany do tego, żeby posiadać takie zapasowe data center, mogą Państwo realizować to właśnie poprzez data center w chmurze. Ale jak wynieść ten data center do chmury? Na śladzie widzą Państwo taką wzorową infrastrukturę z wykorzystaniem chmury oraz narzędzia NetApp Cloud Volume ONTAP. Jeśli posiadają Państwo macierzy NetApp FAS bądź rozważają Państwo zakup takich macierzy, to dzięki wspomnianemu wcześniej narzędziu NetApp Cloud Volume ONTAPs mogą Państwo swobodnie migrować dane z Państwa macierzy znajdujących się obecnie w Państwa data center do macierzy NetApp FAS chmurze. Dodatkowo, jeśli chcieliby Państwo na przykład posiadać trzeci ośrodek, to jest taka możliwość. Może być to zrealizowane za pomocą chmury od innego dostawcy, bądź jak widzimy to na slajdzie, może być to fizyczna lokalizacja, fizyczna kolokacja z fizycznymi macierzami NetApp FAS. Przez to, że w cloudzie tak naprawdę mamy system operacyjny ONTAP, który pracuje na macierzach NetApp FAS,
W cloudzie również mamy system ONTAP, dlatego jeśli posiadacie Państwo macierzyny top fast, to wnosząc disaster recovery do chmury, nie rezygnują Państwo z żadnych funkcjonalności oferowanych przez te macierze. Jest to możliwe właśnie dzięki temu, że Państwa macierze, jak i macierze w chmurze działają właśnie na systemie NetApp ONTAP. Wszystkie funkcjonalności, deduplikacja, kompresja, tiering, snap mirror, snap lock, flexlony będą również działały w chmurze. I teraz nasuwa nam się pytanie, czemu NetApp w chmurze, czemu wykorzystanie narzędzia NetApp Cloud Volume on Tabs, a nie zwykły zasób chmurowy. Z tego względu, że dzięki tym wszystkim funkcjonalnościom, które oferuje NetApp ONTAP, mamy możliwość uruchomienia na przykład duplikacji kompresji danych i wtedy wykupując przykładowo 10 terabajtów pojemności w chmurze, faktycznie tych danych zmieścimy więcej, 15 czy 20 terabajtów, co daje nam to wymierne korzyści związane z kosztami, które płacimy u naszego dostawcy chmury. Wszystkie funkcjonalności mamy dokładnie takie same jak na naszych macierzach NetApp ONTAP, dlatego wszystkie rzeczy związane z replikacją, bezpieczeństwem danych czy z mechanizmami kontroli prywatności opartych o sztuczną inteligencję, wszystkie te funkcjonalności również dostępne są w chmurze poprzez usługę NetApp Cloud Volume ONTAP. Ja myślę, że na tym etapie to, co chciałem powiedzieć Państwu, przekazałem. Jeśli są jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Kolejną część poprowadzi tutaj Tomek Wasilewski. Moje pytanie to Paweł Narynowicz. Częstotliwość snap mirrora, jak to wygląda? Jakby Pan przybliżył, czy może kolega będzie o tym wspominał? Dzień dobry, nazywam się Tomasz Wyślewski. Ja będę w trakcie swojej prezentacji mówił na ten temat, także Tomku, na pewno... Tomku, słuchaj, bo wiesz co, Pan miał pytanie, czy mogliby... Tak, tak. Tak jak powiedziałem, ja w trakcie swojej prezentacji odpowiem na to pytanie, także na pewno Pan odpowiedź na nie uzyska. Jeśli będą jakieś dalsze pytania, to oczywiście po prezentacji możemy coś tam doszczegółowić. Jasne, dziękuję, czekam. Tutaj jak wspomniałem, nazywam się Tomasz Wyślewski, jestem inżynierem systemowym w firmie ADT. I razem z kolegą Albertem Bińczakiem przygotowaliśmy krótki demo lab pokazujący w praktyce zagadnienia, o których wspomniał wcześniej Tomek. W mojej prezentacji pokażę, jak używając Cloud Managera zabezpieczyć dostęp do swoich danych przed awarią środowiska on-premise, budując DR w chmurze AWS. Następnie pokażę, jak mając taki DR przełączyć się na korzystanie z niego w przypadku awarii środowiska on-premise'owego oraz jak później wrócić do korzystania ze swojego fizycznego środowiska. Ten slajd przedstawia schemat środowiska, które wykorzystam podczas swojej prezentacji. Składa się ono z fizycznej macierzy NetApp FAS, znajdującej się w naszym biurze, oraz środowiska Cloud Volume ONTAP w chmurze AWS. Między środowiskami zestawiona jest replikacja Snap Mirror. Do zarządzania środowiskami będę wykorzystywał narzędzie NetApp Cloud Volume ONTAP i podczas swojej prezentacji użyję też hosta z systemu Windows, do którego będę mógł mapować swoje zasoby.
Teraz na moim ekranie uruchomiony jest Cloud Volume OnTap. Jest to stworzone przez NetApp narzędzie dające łatwą możliwość integracji rozwiązań NetApp z różnymi rozwiązaniami chmurowymi, Kubernetesem oraz dające możliwość korzystania z takich funkcjonalności jak Cloud Tiering, Global File Cache, czy też właśnie replikacji wolumenów, na czym skupię się podczas mojej dzisiejszej prezentacji. Do mojego Cloud Managera podłączone są dwa środowiska. Pierwsze z nich to Cloud Volume OnTap, działające w AWS Cloud. Cloud Volume OnTap, tak jak wcześniej kolega wspomniał, jest to nic innego jak instancja systemu OnTap działającego w środowisku cloudowym. W tej chwili Cloud Volume OnTap wspierany jest przez trzech wiodących dostawców chmury publicznej, czyli Microsoft Azure, AWS i Google Cloud. Drugie podłączone środowisko jest to fizyczna macierz NetApp z systemem OnTap. Każde z podłączonych środowisk systemów OnTap wyświetlane jest, jak widać, jako chmurka. Przy każdej z nich znajduje się informacja, gdzie to środowisko się znajduje. Czyli jak widać, to jedno znajduje się w on-premise, drugie w chmurze AWS. Do Cloud Managera możemy podłączyć jednocześnie wiele systemów OnTap, czy to działających w chmurze, czy na macierzach fizycznych, i dzięki temu tworzyć między nimi różne relacje. Możemy w ten sposób na przykład skonfigurować replikację między kilkoma macierzami fizycznymi a jednym Cloud Volume OnTap, lub na przykład pomiędzy dwoma Cloud Volume OnTap działającymi w różnych cloudach. No i teraz może powoli przejdziemy do praktycznego zastosowania tego Cloud Managera. Oprócz takich funkcji, o których mówiłem wcześniej, czyli replikacja, integracje z Kubernetesem i tych wszystkich innych, Cloud Manager pozwala też na podstawowe zarządzanie wolumenami w podłączonych do niego środowiskach. Możemy sobie taki wolumen stworzyć i wykonać na nim podstawowe operacje. Ja teraz pokażę, jak można stworzyć wolumen w Cloud Volume OnTap z poziomu tego właśnie Cloud Managera. I żeby to zrobić, przechodzę sobie do mojego środowiska Cloud Volume OnTap. Klikam Add New Volume. Podaję nazwę wolumenu. No, zwykle na przykład tak. Ustawiam sobie jakiś jego rozmiar. Ustawiam protokół, po którym ma być udostępniony. Wybiorę CISA, żeby później podłączyć sobie go do mojego hosta systemu Windows. Automatycznie ustawia mi się nazwa share, którą mogę zmienić, oraz uprawnienia. W kolejnym kroku decyduję, czy chcę korzystać na moim wolumenie z funkcjonalności Storage Efficiency, czyli Film Provisioning, duplikacja i kompresja. Oczywiście zostawię sobie te funkcjonalności. I w kolejnym kroku wybieram rodzaj storage'u, na którym ma mój wolumen zostać utworzony. No i tu mam do wyboru dyski SSD, wolniejsze i też tańsze dyski HDD, Provision IOPS SSD, czyli takie dyski SSD o wyższej wydajności, i Cold HDD, czyli dyski wolniejsze na jakieś dane, z których korzystamy, powiedzmy, rzadziej. Trwa teraz tworzenie mojego wolumenu, już się utworzył. Mogę podejrzeć jego opcję i tak jak widzę, z tego poziomu mam możliwość stworzenia klonu mojego wolumenu.
snapshota lub też przywrócenia tego wolumenu ze snapshota. Mogę zedytować takie informacje jak nazwa share'a, uprawnienia do wolumenu. Mogę z tego miejsca mój wolumen usunąć, czy zmienić typ storage'u, na którym on się znajduje. Mam tu też taką opcję mount command i generuje mi ona adres, którego mogę użyć do zamontowania mojego wolumenu w systemie operacyjnym. I ja to teraz zrobię. I w ten sposób, bez konieczności logowania się do systemu ONTAP, stworzyłem i podłączyłem do swojego systemu operacyjnego wolumen znajdujący się w cloudzie. I teraz przejdę może do zasadniczej części prezentacji, czyli do konfiguracji DR-u. Pokażę, jak utworzyć relację replikacji wolumenu z macierzy w środowisku on-premise'owym do Cloud Volume ONTAP. Żeby to zrobić, wystarczy przeciągnąć ikonę środowiska, które ma być źródłem replikacji, na ikonę środowiska, które ma być celem replikacji. Po tym, jak otwiera mi się kreator zestawiania replikacji, wybieram sobie wolumen, który chcę replikować, mój wolumen źródłowy. Wybiorę wcześniej przygotowany wolumen. W kolejnym kroku, tak jak widać, to, z czym już się zetknęliśmy, wybieram typ storage'u, na którym ma znajdować się mój wolumen docelowy. Podobnie jak wcześniej, wybiorę ten SSD. Ustawiam nazwę wolumenu docelowego. Nazwę go na przykład tak. Mogę też wybrać agregat na macierzy docelowej, na którym zostanie stworzony mój wolumen. Ale może on się też wybrać automatycznie. Powiedzmy, że zostawimy tę opcję. W kolejnym kroku mogę wybrać lub ograniczyć maksymalną szybkość transferu danych. Dalej wybieram politykę replikacji, czy standardowy mirror, czy też mirror na przykład z backupem, z różnymi retencjami, z politykami snapshotów, lub też sam backup z różną retencją. Wybiorę standardowy mirror. I tutaj mam odpowiedź na pytanie, które Pan zadał, kiedy zaczynałem prezentację. Możemy wybrać częstotliwość replikacji. Jasne, dziękuję. Ja na potrzeby tego pokazu wybiorę sobie taką pojedynczą kopię. Mamy podsumowanie wszystkich swoich ustawień. Wystarczy teraz tylko zatwierdzić. Widzimy, co będzie naszym źródłem, co będzie naszym celem, gdzie się znajduje nasze źródło, gdzie się znajduje nasz cel. W tej chwili zestawiona jest replikacja. Potrwa to jakąś chwilę. Mogę podejrzeć w zakładce Replication, czy już coś się zadziało. No, widzę, że moja replikacja już się tworzy.
Na głównym ekranie pojawiła mi się też strzałka w relacji mówiąca o kierunku mojej replikacji. I wolumen, dla którego utworzyłem replikację, zamapowałem wcześniej do swojego Windowsa. Jest to ten wolumen. Mam na nim jakieś dwa stworzone pliki. I teraz pokażę, jak w przypadku awarii przełączyć się na korzystanie z tego mojego wolumenu DR-owego, który stworzył mi się po zestawieniu replikacji Snap Mirror między moimi wolumenami. Zanim to zrobię, muszę na macierzy docelowej zamontować sobie mój wolumen, który mi się stworzył, i stworzyć sobie dla niego share. W tej chwili szybko to zrobię. No i teraz w zasadzie jesteśmy przygotowani na awarię i na przełączenie. Zasymuluję teraz awarię dostępu do mojego źródłowego wolumenu. Przez wywołanie jakiejś awarii sieciowej. No i jak widać, mój wolumen nie jest już dostępny. Nie mogę wyświetlić jego zawartości. Teraz, żeby przełączyć się do korzystania z mojego DR-u, muszę zatrzymać relację replikacji utworzonej między tymi wolumenami. Więc przechodzę do macierzy docelowej. W zakładce Protection, Volume Relationship widzę tę moją relację. I wydaję jej polecenie break. Przechodzę teraz do mojego Cloud Managera i podejrzę sobie, jak wygląda status mojej replikacji. Odświeżam. Jak widać, jest ona w statusie broken off, czyli jak najbardziej spodziewany. Przechodzę teraz do mojego środowiska AWS. To jest mój wolumen DR-owy. Odświeżę sobie jeszcze tę listę. I mam dostępną funkcję Mount Command. Czyli to, co pokazywałem wcześniej, generuje sobie link do zamontowania mojego wolumenu. Kopiuję go. Tu mam jeszcze potwierdzenie o tym, że nie mogę dostać się do mojego wolumenu.
Jak widać, mój wolumen DR-owy został zamontowany i widzę też pliki, które miałem na swoim wolumenie źródłowym. Mogę stworzyć tutaj coś nowego. Stworzyły się nawet dwa. No i jak widać, tak w prosty sposób możemy przełączyć się dosłownie kilkoma kliknięciami do korzystania z DR-u w chmurze publicznej. Kolejną czynnością, którą wykonam, będzie powrót do korzystania ze środowiska on-premise po odzyskaniu jego działania. W tej chwili usunę tę awarię, którą wcześniej spowodowałem. I teraz pierwszą rzeczą, którą muszę wykonać, to odwrócenie relacji replikacji. Po to, aby wszystkie zmiany, które wprowadziłem podczas pracy na moim wolumenie DR-owym, zreplikowały się na stronę w środowisku on-premise, żebym nie stracił żadnych efektów swojej pracy. I żeby to wykonać, przechodzę do mojej macierzy w cloudzie, do mojego Cloud Volume OnTap i na relacji wykonuję operację reverse resync. Wracam do mojego Cloud Managera. Sprawdzam w zakładce Replication, jak wygląda moja relacja. Odświeżam sobie informację. I jak widać, teraz mój Cloud CIFS VolDR jest źródłem replikacji, a mój on-prem CIFS Vol 1 na mojej macierzy LabFast, na mojej macierzy fizycznej, jest celem mojej replikacji. Przejdę sobie teraz do moich wolumenów. Jak widać, mój wolumen on-premise'owy jest już dostępny. Widzę też na nim, zreplikowały się już pliki, które stworzyłem, gdy korzystałem z wolumenu DR-owego. Ale jako, że jest on teraz celem replikacji, to jest on w statusie tylko do odczytu. Nie mogę stworzyć na nim nic nowego, gdyż produkcyjnie nadal korzystam z wolumenu w cloudzie. Teraz, żeby powrócić w pełni do korzystania z mojego wolumenu on-premise'owego, muszę znów z poziomu mojej macierzy on-premise'owej przerwać replikację oraz ponownie odwrócić jej kierunek. No i w tej chwili to wykonam, klikając break. I następnie reverse resync w celu odwrócenia kierunku mojej replikacji. Przechodzę do mojego Cloud Managera. Tutaj, jak widać, wcześniej, gdy odwróciłem kierunek replikacji, odwróciła się też ta strzałka, o której mówiłem, czyli zmienił się kierunek replikacji. Teraz podejrzę sobie, jak to wygląda w mojej zakładce Replication. I widzę, że wszystko wróciło na swoje miejsce, czyli źródłem mojej replikacji znów jest mój wolumen na macierzy fizycznej LabFast, a celem mojej replikacji znów jest mój wolumen w Cloud Volume OnTap. Teraz zobaczmy, jak to wygląda od strony systemu operacyjnego.
Mam wolumen on-premisowy. Znów mogę tworzyć na nim nowe dane. Jest on w pełni dostępny do odczytu i do zapisu. No i tak wygląda właśnie powrót do korzystania z pierwotnie działającego wolumenu. No jest to nic innego jak relacja snap mirror między dwoma ontapami. Zresztą jak wcześniej wspomniałem, to co tworzymy w chmurze w Cloud Volume ONTAP jest to nic innego jak zwykła instancja ONTAPa działającego na macierzach NetApp'a, z tym, że postawiona w chmurze publicznej i korzystająca z zasobów chmurowych. Co więcej można dodać o tym Cloud Volume ONTAP? Jest to w zasadzie w pełni funkcjonalny system ONTAP. Można wystawiać z niego zasoby po CIFS-ie, po NFS-ie, po iSCSI. Można też postawić sobie ten Cloud Volume ONTAP jako parę H zapewniającą ciągły dostęp do danych w cloudzie. Jeśli chcemy z niego produkcyjnie korzystać, nie tylko do jakiegoś DR-u, to jak najbardziej jest taka możliwość, jak najbardziej jest to w pełni niezawodne i działa to tak dobrze, jak macierz on-premisowa NetApp'a. Korzystając z Cloud Managera mogę też w jakiś tam sposób zarządzać replikacją. Mogę sobie ją z tego poziomu też update'ować. Mogę sobie te relacje usunąć. Podobnie z wolumenami. Co do tych środowisk, tak jak wcześniej wspomniałem, ja wykorzystałem środowisko działające w AWS-ie i w on-premise, ale mogę też sobie dodawać środowiska w innych chmurach, środowisko on-premise'owe i tak jak wcześniej wspomniałem, może być ich tutaj wiele i takich relacji, takich strzałek mogę budować sobie tyle, ile potrzebuję. Mogę mieć kilka środowisk on-premise'owych i replikować sobie któreś wolumeny, które potrzebuję do mojego Cloud Volume ONTAP. Także z mojej strony to chyba tyle. Jeśli są jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. I dziękuję wszystkim.